Cześć wszystkim z tej strony Kamilska na encyklopedia Kryptowalut. Witam was wszystkich serdecznie. W dzisiejszym materiale kilka dni się nie słyszeliśmy, na to oczywiście z racji tego, że po pierwsze byłem na konferencji KryptoSphere, o której jeszcze dzisiaj kilka słów wypowiem. No A po drugie oczywiście majówka, czyli każdy z was wziął pewnie trochę wolnego, żeby odpocząć. O dziwo w tym roku pogoda w Polsce nam sprzyja. Bo jak nawet oglądacie jakieś materiały, może gdzieś tam na YouTubie z shortów ludzie, którzy wyjechali do Tunezji, do Turcji, do krajów, gdzie ta pogoda powinna być w tym momencie całkiem w porze, no to wrzucali gdzieś tam filmy, że, że pada, że ulewa, no i że ogólnie to lipa, a w Polsce akurat ciepło. Także zostaliśmy na maszczeni dobrą pogodą w tym roku. Pierwszy raz od wielu, wielu lat, jeżeli chodzi o majówkę. Więc. Ja postanowiłem też z niej troszkę skorzystać. Natomiast dzisiaj tak dla relaksu waszego, jeżeli nie będziecie mieli co robić, no to posłuchajcie tego materiału, bo dzisiaj dużo o Bitcoinie. Być może mamy koniec korekty tego zjazdu do 56, chyba i pół tysiąca dolarów w zależności od giełdy. Dużo o ETF-ach dzisiaj będę mówił, ponieważ znowu rozpoczęli zakupy. A przede wszystkim taka informacja, która zdziwiła chyba najmocniej rynek to Grayscale dokonał pierwszy raz zakupu od momentu wejścia tych ETF-ów. Więc no to jest gruba informacja, troszkę jeszcze o aplikacji Paycoin Tax, no i o altcoinach i to będzie na tyle. Nie będę Was dzisiaj długo trzymał, odpoczywajcie póki jeszcze możecie, żeby od poniedziałku już z werwą ruszyć w rynek krypto. Dobra, także jeżeli film Wam się spodoba, to oczywiście zostawcie dużo łapek w górę, komentarze, subskrypcję, no i przejdźmy do Meritum. Zaczniemy sobie od tego jakie projekty radzą sobie najlepiej w tym momencie na rynku. Bitcoin odbił o ponad 7% w ciągu ostatnich 24 godzin. 63400 za jednego Bitcoina w tym momencie trzeba dać i tyle wróciło powiedzmy 3100 dolarów. Najlepiej radzą sobie oczywiście co? Memecoiny. Piesek z czapką, Floki, i Pepe. Ja o tym ostatnio trochę mówiłem na Podsumowaniu miesiąca u Piotra miściurka, zostałem zaproszony, no i tam trochę powiedziałem o tym, że taką nową, bezpieczną przystanią w tej naszej dziwnej hoście, są meme coiny One oczywiście najmocniej też spadają, kiedy dochodzi do jakiejś korekty, ale później jako pierwsze i najmocniej odbijają. To jest w ogóle jakieś pokręcone, no ale jeżeli sobie zobaczycie na moje filmy i porównacie je z jakąś korektą na rynku, i potem co odbija najmocniej, no to właśnie okazuje się, że te memecoiny głupie odbijają na emocji. To jest naprawdę przedziwna sytuacja, ale tak to wygląda. Więc Piotr Miśulek u mnie na kanale, jak rozmawialiśmy, powiedział kiedyś tak, że podczas hossy trzeba być trochę głupim. Trzeba czasami wbrew sobie może nawet inwestować w niektóre projekty, żeby spekulacyjnie na nich zarabiać, no i... Te meme niestety, ale są tego przykładem, no zobaczcie, 36 miejsce na Coin Market capie, 9, 61, 31, szaleństwo, a najgorzej Lio token, tutaj 1,5% spadku, a tak to wszystko mamy dzisiaj na zielono. FriendTech, o tym temacie też na koniec powiem, bo był oczywiście airdrop tokena FriendTech, dla tych, którzy korzystali z tej aplikacji, którzy tradowali kluczami i tak dalej, macie kasiorę do odebrania, nie wiem czy w ogóle o tym wiecie. Jeżeli nie, no to zostańcie do końca tego materiału. I przejdźmy do wykresu Bitcoina. No a akurat jak ja to nagrywam, to widzimy piękną świecę wzrostową. nawet 64 tysiące już jest. Zobaczcie, nie odświeżyłem tylko chwilę CoingEco. Faktycznie już jest 64 tysiące dolarów za jednego Bitcoina, także po tej korekcie do 56,5 tysiąca dolarów nie widzimy, żeby cokolwiek zostało. Ci, którzy grali takiego potężnego shorta, do nich też dzisiaj przejdziemy, no niestety chyba nie czują się w tym momencie zbyt dobrze. My, inwestorzy długoterminowi w rynek krypto, ci, którzy szukali po zakończeniu cyklu wejścia na poziomie Bitcoina 20 tysięcy dolarów, 18, 22, my mamy założonego longa już od kilku ładnych miesięcy. Nie musimy handlować na dźwigni, nie wiadomo jak dużej, nie wiadomo jak ogromnymi pieniędzmi, żeby tego longa mieć tutaj fajnie założonego i żeby być już do tej pory ciekawie zarobiony. To tak tylko adwocen. Odnośnie tych spadków, które miały miejsce przez ostatnie dni, okazało się, że pierwszy raz od roku fear and Grid Index pokazał strach. Rynek był przestraszony. Rok byliśmy w stanie neutralnym, albo chciwości, albo ekstremalnej chciwości, ale pierwszy raz w ciągu ostatnich dni ten indeks pokazał strach. Natomiast, jak przejdziemy sobie do aktualnych danych, no to już znowu 67 punkcików, znowu rynek jest chciwy. Także tutaj widzimy, że chwilowy był naprawdę ten spadek, ten dołek tutaj na tym indeksie wybity i znowu do góry. Jak długo to się utrzyma, czy już faktycznie to jest ten koniec korekty i będziemy dalej na sile, na cenie Bitcoina zdobywali, tego nie wiem. Miejmy nadzieję, że tak to będzie wyglądało. I JP Morgan skomentował tutaj, analitycy JP Morgana skomentowali tutaj te spadki i powiedzieli, że cała ta sprzedaż, zarówno jeżeli chodzi o rynek tradycyjny, jak i o kryptowaluty, była spowodowana przez retail, czyli przez inwestorów z ulicy, tak zwanych z mniejszym kapitałem, których jest dużo, ale posiadają mniejsze pieniądze. Oni niestety wystraszyli się tutaj. Dodatkowo trochę sprzedaży z ETF-ów, no i to wszystko skumulowało się na spadki, które widzieliśmy w ciągu ostatnich dni. Ale, no jak widzimy, że jednak cena podskoczyła 64 tysiące dolarów. Ktoś te bitcoiny musiał skupić z rynku, żeby tą cenę podbić. No i cóż, wieloryby, zobaczcie jak dużo tego bitcoina skupiły. To jest balans oczywiście wielorybich adresów. Aktywność w przeciągu ostatnich 24 godzin, no to niesamowita krecha. Zobaczcie jak oni mocno skumulowali tego bitcoina. Oni nie czekali na 40 tysięcy, nie czekali na 45 tysięcy, nie czekali na 50. Oni po prostu tego Bitcoina ładowali jak się tylko tutaj da i faktycznie tą cenę nam wypompowali. Pan Ki-Jung nam taką informację tutaj przedał. Więc naprawdę wieloryby nie czekały na głębsze spadki, postanowiły tego Bitcoina skupić. No i to widzimy tutaj na tym wykresie. Oprócz tego z ciekawych informacji firma, firma Mara została dodana do takiego indeksu S&P 600 Small Cap Index, czyli takich firm z mniejszą kapitalizacją, więc Bitcoin i firmy z nimi związane też delikatnie, delikatnie przechodzą jeszcze mocniej do mainstreamu. Wesley nam tą informację tutaj sprzedał. Takich pozytywnych informacji, no to jeszcze tutaj taki Asset Manager zarządzający funduszami z Hongkongu mówi, że kupili Bitcoin o wartości 112 milionów dolarów na Bitcoin Spot ETF-ie. Także też ciekawa informacja. Co o dziwo? O dziwo nie skorzystali z tego, co tutaj czytamy z ETF-a w Hongkongu, tylko ETF-a US-based, czyli tego, który jest założony w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Natomiast dla nas ważną informacją jest to, że jednak tego bitcoina skupili. A tutaj informacja, o której mówiłem na początku, czyli GBTC Grayscale skupił. Pierwszy raz od bardzo, bardzo dawna bitcoiny w wysokości 63 milionów dolarów. Oprócz tego jeszcze mamy zakupy od kilku innych ETF-ów. Całościowo 378 milionów dolarów w bitcoinie do przodu, czyli około 6118 bitcoinów. Hodl 15 Capital oczywiście nam to w formie takiej pięknej tabelki przedstawił. I jak tutaj ostatnimi czasy widzieliśmy cały czas wartości na czerwono od Grayscale'a, bo sprzedawali, no to teraz skupili nawet więcej niż BlackRock. Jeżeli chodzi o 3, 3 maja. Także to bardzo ciekawa informacja, i faktycznie te liczby się pokrywają z tym, co nam tutaj K.O. kryptowaluty powiedział, a tutaj mamy ostatnie kilka dni, i pokazanie, ile oprócz tych spotowych ETF-ów ze Stanów Zjednoczonych skupiły ETF-y z innych krajów. Bo trzeba powiedzieć, że nie tylko Hongkong teraz, nie tylko Stany Zjednoczone, ale chociażby Kanada, chociażby Niemcy, chociażby tutaj Szwajcaria, Liechtenstein, te kraje też posiadają ETF-y na spotowego bitcoina. Sumarycznie ponad, jak tutaj popatrzymy, 100 miliardów dolarów zostało zainwestowane w te produkty. Ponad 100 miliardów, jeżeli byśmy sobie sumowali tą wartość, plus teraz tego nie widzicie, ale tą wartość tutaj, która wam za kamerki wystaje. No naprawdę ogromne, ogromne liczby zostały tutaj władowane w rynek krypto przez te produkty ETF-owe, przez ich klientów. No brzmi to zielono, po prostu brzmi to zielono, ale wy tam bitcoiniarze się nie znacie, nie? No przejdziemy, przejdziemy do tego zaraz. Po 78 dniach właśnie Outflow GBTC zanotowało po raz pierwszy zieloną świeczkę. Ja mam nadzieję, że to jest pewien trend, pewna zmiana trendu, że nie zobaczymy na następny dzień znowu zjazdu od GBTC, chociaż tak może być, no bo większość przewidywała z nas zapewne, że oni po prostu będą się pozbywali do zera tych swoich asetów, bo ich klienci stwierdzili, że taki BlackRock, że Fidelity, że inne te firmy są tańsze zakupię w obsłudze i oni, są, i oni chcą się tego produktu pozbyć i przeskoczyć na jakiś inny produkt. Nie wiadomo, albo obecni, albo jacyś nowi faktyczni klienci Grayscala, jednak stwierdzili, że chcą te zakupy u nich robić. Także ich prawo. No i właśnie o tym mówię, o shortujących Bitcoina, o tym jaki to Bitcoin zły, tragedia i spadnie do 30 tysięcy dolarów. Rafał Zaorski wrzucał tutaj jeszcze niedawno tego posta, który jest 1,6 miliona dolarów do przodu. Na Bitcoinie głównie, trochę na ETH grał, trochę na BNB, trochę na SOL, trochę nie na SOLanie, no i tu jest wszędzie już pod wodą. Minus 144 tysiące, minus 142, a na SOLanie minus ćwierć miliona dolarów. Jedynie jeszcze tutaj na Bitcoinie chyba się... Trzymał w momencie, kiedy ten post się tworzył. No, ale ten Bitcoin kosztuje w tym momencie już więcej niż te 64, niż ta jego cena chyba średnia wejścia. Także, cóż, ja powtórzę to po raz kolejny. Ja nie życzę Rafałowi źle, bo znam go prywatnie, lubię go prywatnie, natomiast wydaje mi się, że no postawił na złego konia. Po prostu, Bitcoin jest w trendzie wzrostowym. Czy Bitcoin osiągnie 200, 150, 100, czy w ogóle nie przebijemy tej stuwy. Nie wiem, ale według mnie najbliższe tygodnie i miesiące będą jeszcze próby wzrostowe dla Bitcoina Chociaż tutaj teorii ostatnio słyszałem dużo Takich nawet mówiących o tym, że w czerwcu zakończy się hosta na rynku krypto Nie wiem, no ale są tacy, którzy faktycznie tak mówią Jakie mają poparcie tych swoich tez No nie za dużo szczegółów idzie od nich uzyskać, także wiecie To jest takie wróżenie, tak samo ich jak moje Natomiast uważam, że postawienie na short Bitcoina i nie zamykanie chociaż częściowo tego shorta, właśnie tutaj na tych spadkach, jak Bitcoin był po te 56 000, 57 to jest pewnego rodzaju chciwość i hazard. Takie jest moje tutaj zdanie. Zobaczmy, gdzie ja tutaj skończyłem. Tu, więc no niestety, ale te chyba wartości są jeszcze gorsze w tym momencie. Idąc dalej, kolejna osoba, która kupuje Bitcoina, a raczej firma, mówimy tutaj o filmie Block od Jacka Dorsea, napisał, że będą. Co kwartał kupowali chyba za 10-15% zysków jego firmy, właśnie Bitcoina. Niestety, ale nie dostaliśmy adresu, gdzie możemy to kontrolować, gdzie możemy to sprawdzać, czy on tak faktycznie robi, czy tylko tak pisze. O to się zapytał IT Tech, natomiast odpowiedzi na to widzę tutaj nie dostał. Może jeszcze Jack Dorsey kiedyś się tym pochwali, a w tym momencie jego firma na dzień 31 marca 2024 posiada. 8 038 sztuk bitcoina, więc tak czy siak posiadają tego bitcoina naprawdę sporo. I jeszcze ostatnia z takich pozytywnych informacji dotyczących bitcoina, firma zarządzająca ponad 6 miliardami, miliardami asetów powiedziała, że wybrali po kilku tygodniach takiego przeprowadzania researchu firmę Bitwise oczywiście do tego, żeby zakupić u nich jednostki TF, czyli biorą fundusze klientów, tak, które mają pod zarządzaniem. I za pewną kwotę tych funduszy zakupią właśnie jednostki Bitcoin Spot ETF od firmy Bitwise. Także naprawdę dużo, dużo pozytywnych informacji. Ja wielokrotnie Wam mówiłem. Zoom out to jest pewnego rodzaju szum. To jest pewnego rodzaju szum, który po prostu zawsze ma miejsce. I rysowałem to tutaj na tej tablicy, którą... Mam koło siebie, że to, że Bitcoin rośnie, to nigdy nie jest prosta linia. To są zawsze takie zygzaki, zawroty, czasem o 10%, czasem o 20%. Natomiast w długoterminowym ujęciu Bitcoin po prostu rośnie. Dobra, tyle jeżeli chodzi o Bitcoin. A teraz mała kryptoreklama i chciałbym się podzielić paroma przemyśleniami dotyczącymi naszej aplikacji z moim zespołem Paycoin Tax do rozliczania podatków od kryptowalut. Aplikacja. Miała swój debiut w niedzielę 28 kwietnia. Zeszło nam z tym oczywiście długo, no niestety, ale dopracowanie tej aplikacji wymagało po prostu tego czasu. Woliliśmy wypuścić do szerokiej publiki produkt o dobrej jakości niż jakiegoś bubla. Oczywiście pewne błędy mniejsze, większe się zdarzyły, które zostały przez nasz zespół poprawione, więc oczywiście wszyscy, którzy generowali te raporty podatkowe, dostaliście maila z informacją, że tam pewne małe błędy były i z dalszą instrukcją, co w tym momencie robić. Ale zdziwiło mnie to naprawdę, że i tak bardzo pokaźna ilość osób zarejestrowała się do tej aplikacji, korzystała z tych naszych pakietów do rozliczania swoich podatków od kryptowalut. Nawet kiedy my to wypuściliśmy, no dwa czy trzy dni przed końcem okresu rozliczeniowego. To pokazuje tylko i wyłącznie to, że jest zapotrzebowanie na taki produkt i że będziemy go rozwijać dalej. Naprawdę planów mamy mnóstwo. Bardzo dużo tutaj rzeczy można jeszcze dodać, rozwinąć. Kto był na konferencji CryptoSphere, to słuchał mnie i Angeliki, jak mówiliśmy Wam ze sceny o swoich planach właśnie. Mieliśmy tam swoje stanowisko. Oczywiście najlepiej schodziły krówki, długopisy troszkę mniej, ale no i książki wszystkie zeszły, chociaż tak wziąłem tylko je z głupoty. A można było wziąć więcej. No ale o tym to macie na razie nie mówmy. Więc dziękuję serdecznie wszystkim tym, którzy nam zaufali w tym roku. No i planujemy naprawdę mocno rozwijać tą aplikację na przyszły rok, więc pamiętajcie o nas, ja będę oczywiście przypominał. Pewnie za kilka miesięcy, no bo teraz okres rozliczenia by się dla większości już z Was zakończył. Można oczywiście składać jeszcze korekty do urzędu skarbowego, można składać jakieś czynne żale, chciałbym powiedzieć gorzkie żale. Więc tutaj jeszcze, oczywiście. Jest to taka stosowana praktyka w Polsce i, i ona działa. Także jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to macie jeszcze pewnie jakiś czas, żeby ten swój podatek rozliczyć. Dobra, tyle własnej kryptoreklamy. Przejdźmy dalej. Tak jak już powiedziałem, w Filintech ta aplikacja Social miała swój airdrop dla posiadaczy kluczy, dla osób, które tradowały tymi kluczami itd. Tak ten token na ten moment kosztuje $1,64. Ja dostałem kilkaset tokenów, więc tam jakieś nie wiem, chyba niecały tysiąc dolców wpadł na moje konto. Sumarycznie mówię tutaj z dwóch kont, bo mam to jedno swoje główne, z którego kiedyś korzystałem, ostatnie miesiące w ogóle, plus drugie takie konto Incognito, tak bym je nazwał. No to sumarycznie kilkaset tych tokenów wpadło. Jak te tokeny odebrać? Logujecie się na swoje konto w w aplikacji i tam macie taką zakładkę, nie wiem, chyba po lewej czy na środku macie taką zakładeczkę. I tam będzie na dole po prawej stronie claim. Claim, token, claim tokenów Krientech. Musicie pofolować co najmniej 10 kont i dołączyć do jakiegoś klubu. Wtedy będziecie mogli odebrać wszystkie tokeny naraz. Jeżeli tego nie zrobicie, to odbierzecie teraz tylko 10%. Ale to są proste rzeczy, więc myślę, że, że warto oczywiście pofollowować jakiekolwiek 10 osób i dołączyć do jakiegoś klubu. Wtedy te tokeny będziecie mogli w 100% odebrać. Co ja z nimi zrobiłem? Sprzedałem wszystkie sprzedałem wszystkie, wypłaciłem itilium, które tam miałem na tej aplikacji, i tyle. I na razie z tej aplikacji nie mam zamiaru więcej korzystać. Chociaż uważam, że jest naprawdę ciekawa aplikacja, ale po prostu nie mam najnormalniej na świecie na to czasu. A jeszcze taka ciekawostka bo większość osób na początku nie mogło odebrać tego airdropa. Był jakiś problem, były jakieś zwiechy, a tu jakiś taki największy posiadacz tego tokena odebrał wszystkie te swoje tokeny i zdampował, powodując. 50% spadek ceny tego tokena zaraz przy wejściu. Także pytanie brzmi: czy ktoś miał lepsze serwery, czy ktoś miał szybszy internet, czy ktoś po prostu dostał pozwolenie na to, żeby te tokeny szybciej odebrać? Nie wiem, nie będę tutaj dyskutował na ten temat, ale być może, że po prostu tak było. Dalej, Retardet Góry, jeżeli chodzi tutaj o airdropy, no to pewnie już odebraliście, jeżeli faktycznie Wam się należał airdrop tokenów Avail. Także oczywiście tutaj u Piotrka możecie więcej o tym poczytać. Dalej. Paypal integruje się z Moonpay. Będą oni pozwalali na zakup przez aplikację PayPal po prostu instant kryptowalut. Czyli logujecie się do PayPala. Oczywiście to jest chyba tylko na razie, tak, dla użytkowników ze Stanów Zjednoczonych. Oni się logują, korzystają z tej aplikacji Moonpay i mogą natychmiastowo kupować po prostu kryptowaluty. Więc fajny kolejny krok w stronę adopcji rynku krypto. Tutaj ciekawa informacja. Na Telegramie Tona, jeżeli korzystacie z walletu Tona, wbudowanego w Telegram, dostaliście pewnie takie powiadomienie, że jest w tym momencie współpraca między Tonem a Teterem i ile tam, 30 milionów? 50, 30 milionów dolarów, tak, do tej kampanii jest przeznaczone i możecie stake'ować swoje Tethery na tym Telegramu, wolecie i dostawać za to 50% API przez pierwsze dwa tygodnie i 25% w ciągu, oczywiście, w skali roku przez następne dwa tygodnie. Także tak naprawdę darmowa taka forma tytelków. Jeżeli chodzi o Telegram OLED, moje tam tytery pracują i zdobywają jakieś dolary, więc myślę, że fajna opcja. Ostatnie dwie informacje Maker dał. poinformował nas o swoich nowych dwóch tokenach: jeden to jest New Stable, drugi New Government Token. New Stable to będzie taka ulepszona wersja tokena DAI. A jeżeli chodzi o ten token NGT, to będzie takie nowe, wyrafinowane podejście do DAO, do zarządzania DAO. Nie, nie wiem, po co to robią, czy po pieniądze, czy po <laughs> jaką cholerę, no ale po prostu taki pomysł mają. I ostatnia informacja: tu macie taką ściągawkę na stronie Differ o najciekawszych wydarzeniach, które będą miały miejsce w maju, więc chociażby oczywiście listing tokena Eigenlayer, mamy tutaj jakąś, jakiś upgrade na Solanie, na Chilizie i tak dalej. Możecie sobie oczywiście o tym poczytać. Tyle z mojej strony. Nie zatrzymuję Was dzisiaj na więcej czasu przed komputerem, przed telefonem czy na czym Wy to oglądacie. Dajcie znać, na czym oglądacie kanał Encyklopedia Kryptowalut. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję i słyszymy się w kolejnych filmach na kanale. Cześć.